Siemanko, jak nie trudno się domyślić, mam kolejny problem z tokarką CNC ze złomu. Liczyłem, że wrzeciono będzie sprawne, ale odgłosy jego pracy mówią nam co innego. Jak dla mnie to brzmi na drogą naprawę i sporo problemów z demontażem. Szczególnie, że po nie czasie zorientowałem się, że tam jest lewy gwint, ale tak czy inaczej tej nakrętki nie szło ruszyć nawet o pół milimetra w żadną stronę. Moje nie jest. Dzięki! Właśnie panikiem mi po tym buchnęło z drugiej strony! Dzięki kochanie! to jedziemy i na pewno lekko nie będzie. Dobrze jest polać sobie to jakimś WD-40 czy innym środkiem penetrującym, ułatwiającym odkręcenie. Wrzeciono oczywiście musimy zablokować. A że nakrętka jest głęboko osadzona i zresztą uszkodzona, no to nie ma możliwości, żeby tam założyć jakikolwiek klucz hakowy. Na domiar złego biję teraz w złą stronę. Nie zorientowałem się, że tam jest lewy gwint. Nie wiem dlaczego, bo w tokarce nie ma to znaczenia. Pracujemy na prawych i lewych obrotach, a nakrętka jest zabezpieczona specjalną podkładką. Dopiero teraz coś mnie tknęło i sprawdzam, w którą stronę się wykręca z tego gwintu. No i niestety gwint jest lewy, więc biłem w złą stronę. Ale to i tak nic nie zmieniło, bo ta nakrętka nie drgnęła nawet o pół milimetra. Zresztą widać to, jak głęboko wcina się śrubokręt i nic to nie daje. Próbowałem pobijać, próbowałem grzać. Jak widać wypłukuje też dużo rdzy. Nakrętka i tak jest uszkodzona, więc decyduję się na rozwiercenie. Używam nieco mniejszego wiertła, żeby nic nie uszkodzić. Potem od strony gwintu przeciąłem to przy pomocy pilnika. No i próbowałem odkręcić, licząc na to, że już zluzowałem wystarczająco wszelkie naprężenia, jakie były w tej nakrętce, ale nic to nie dało. No i w końcu musiałem przy pomocy przecinaka przeciąć również górną część nakrętki i dopiero ten zabieg pozwolił cokolwiek tutaj ruszyć nadal z oporem, ale udało się nakrętkę Odkręcić. Oczywiście to nie koniec problemów. Potem okaże się, że taka nakrętka to jest w ogóle trudno dostępna. Lewa i jeszcze w tym rozmiarze. Jest tu niesamowicie dużo rdzy. No i za chwilę ukaże się Wam ta podkładka zabezpieczająca. No i musimy jeszcze zdjąć koło pasowe na pewno będziemy to wymieniać, może na jakieś zwykłe koło tu jeszcze się będziemy zastanawiać, jak to zrobić. Jestem tylko mega ciekaw, na którym etapie ta tokarka została tak zniszczona. Czy to się wydarzyło już w fabryce, gdzie ta maszyna pracowała, czy może u kolejnych właścicieli, którzy chyba chcieli tę maszynę, nie wiem, uratować ze złomu, czy zrobić jej retrofit, ale się poddali. A może sezonowanie pod plandeką ją w ten sposób dobiło? Co więcej, jest tutaj takie bardziej przemysłowe rozwiązanie. Okazuje się, że nie ma tutaj kasowania luzu na łożyskach, są specjalne łożyska parowane. I już wiem, że na pewno będzie drogo. Ale temat wrzeciona omówimy sobie dokładniej podczas jego totalnego remontu. Bo tu jestem na etapie demontażu i jeszcze nie wiem, że. Ktoś tutaj już coś grzebał. Dotarłem do pewnej dokumentacji, też nie wiem, czy ona jest prawidłowa, czy nie, ale ogólnie wszystko się mniej więcej zgadza, poza tym, że do wrzeciona były wsadzone dużo lepsze łożyska, z tym, że w inny sposób niż przewiduje to instrukcja. Powiem Wam, że takie sytuacje są najgorsze. Dokumentacja mówi co innego, co innego widzimy tam w środku. Brakuje niektórych elementów, tych, które widnieją w instrukcji. Innych jest za dużo, bo w instrukcji mamy jedno łożysko z tyłu, a tutaj były dwa łożyska. A nie jest to niestety tania zabawa, że można sobie eksperymentować, zakładać jakieś łożyska, składać to wszystko i patrzeć, czy to działa prawidłowo, czy nie. To się musi nam udać za pierwszym razem, i myślę, że nie będzie łatwo. Ogólnie, jak widać, zamiast smaru w łożyskach jest po prostu kupa. Potwierdza nam to zatem słuszne przypuszczenia po odgłosach tego wrzeciona, że łożyska są do wymiany. Jak widać są ślady, że to są łożyska skośne i parowane. Na szczęście w międzyczasie poznałem również Adama, który kilka razy już naprawiał wrzeciona przemysłowe. Więc w razie czego mam wsparcie i mam się kogo zapytać, jak to ogarnąć, ale to dopiero w przyszłości. Cały problem opisałem na forum Denforda. Tutaj macie też symbole oryginalnych łożysk. No, i tych łożysk, które są niby w instrukcji. Te łożyska w instrukcji są stosunkowo tanie, bo tam wychodzi chyba 500 zł za komplet, ale niestety te łożyska nie są parowane, są w niższej klasy dokładności. No, i trzeba by w jakiś sposób kasować luz na tych łożyskach. Niestety na tym forum nikt mi nie odpowiedział. Tutaj mamy jeszcze schemat. No, i między tymi łożyskami oryginalnymi, które są w instrukcji. Są specjalne pierścienie dystansowe, no które właśnie mają pewnie różną grubość po to, żeby dało się ten luz wybrać. A w naszym wypadku mamy zupełnie inne rozwiązanie, czyli te dwa łożyska schodzą się ze sobą i luz fabrycznie jest już wybrany. Czyli te głębsze pierścienie są obniżone względem tych zewnętrznych. Ale to mówię, o tym będziemy dokładniej mówić później podczas remontu. No i tak na szybko dwa takie łożyska, jak były oryginalnie, kosztują tyle. Mniej więcej wychodzi to prawie 3000 zł. No i nie wiadomo, czy to jest dobrze zrobione, bo ewidentnie ktoś tam coś grzebał, coś powymieniał. Yy, ciężko powiedzieć, co komu z tego wyszło. Ja osobiście chyba będę szukał jakichś zamienników, bo te łożyska są aż w klasie P2. Wydaje mi się, że na moje potrzeby to jest aż za dużo i myślę, że zejdziemy tutaj trochę niżej. Wrzecionko czeka na swoją kolej, a do nas dotarły części zamienne do głowicy, uszczelki, oringi i inne takie rzeczy. O problemach z tym pierścieniem mówiłem Wam, że taki problem napotkałem. Mianowicie jest to utwardzony pierścień, który odpowiada za zamykanie się głowicy. Jest niestety wyrobiony w jednym miejscu, ale na razie spróbujemy go nie wymieniać. Za to wymienimy sobie wszystkie łożyska. Mamy tutaj łożysko wałeczkowe, którego za bardzo nie mogłem wyciągnąć, ale na szczęście mam taki ściągacz do wewnętrznych łożysk i udało się wybrać tą bieżnię. Wiadomo, wszystko trzeba wyczyścić, nałożyć yy, świeży smar na łożyska. No i cóż, i zainstalować nowe łożysko. Wbijemy sobie je na początku przy pomocy starego łożyska. Od tej strony jest łożysko igiełkowe, ponieważ z tej strony mamy koło zębate. No, i tutaj są przenoszone większe siły boczne, dlatego tak to rozwiązali. Z drugiej strony jest zwykłe łożysko kulkowe. Musiałem też dokładnie wyczyścić wszystkie zakamarki, gdzie wchodzą uszczelniacze, oringi. No i przede wszystkim właśnie ten pierścień uszczelniający. Zgarniający, bo on tutaj jest najbardziej narażony na wszelkie zanieczyszczenia i on jest tą główną barierą chroniącą całą głowicę. No i jednocześnie też jest bardzo dużym problemem. Myślałem, że nie uda mi się w Polsce w ogóle kupić tego typu pierścienia. Na szczęście trochę poszukałem. Popytałem na grupie Warsztat Drugim Domem, i chociaż nikt nie podał mi bezpośredniego rozwiązania, to naprowadzili mnie, co to jest za materiał. I udało mi się znaleźć. Widzieliście zresztą logo, numer seryjny tego pierścienia. Jeżeli macie taką głowicę rewolwerową, no to już wiecie, gdzie i jaki pierścień należy kupić. I od razu mówię, jest to bardzo sztywny pierścień i wcale niełatwo go włożyć na swoje miejsce. Dodatkowo równie trudno było go założyć na ten element, który się w środku obraca w tym pierścieniu. No ale dobrze, przynajmniej będzie szczelne, to się nie obraca z dużymi obrotami. A przełożenie całego mechanizmu jest na tyle silne, że powinno sobie bez problemu poradzić z obróceniem czy otworzeniem tej głowicy, bo tutaj mamy zarówno ruch obrotowy, jak i posuwisty. Co się da, to oczywiście smarujemy, czyścimy. Tutaj trzeba uważać, bo no niestety trochę wżerów się narobiło przez ten czas, jak ta głowica stała. Ale mam nadzieję, że akurat ten element nam zadziała. No i tutaj właśnie ten uskok, który powstał w tym pierścieniu, ja postanowiłem go zeszlifować, żeby on nie przeszkadzał. Wydaje mi się, że to będzie działać, a jeśli nie, no to na pewno znajdziemy jakiegoś widza albo z elektrodrążarką, lub być może z dłutownicą, który będzie w stanie wykonać taki pierścień, ewentualnie oczywiście możemy sami się podjąć. Do wygładzenia używam pilniczków diamentowych, bo tylko takie poradzą sobie z hartowanym pierścieniem, no i tak to wygląda. Niestety ważna jest pozycja otworów podkołki właśnie względem tej zapadki, no bo od tego zależy jak się nasza głowica będzie zamykać i otwierać. Wydaje mi się, że cała głowica była smarowana smarem stałym, tutaj nie widziałem żadnych korków wlewu, oleju i tak dalej, więc zastosowałem smar stały. Myślę, że przy mojej eksploatacji to powinno spokojnie wystarczyć. Musiałem też trochę pokombinować z oringami, bo nie wszystkie były takie ogólnodostępne jak te, które były założone. Wymieniłem też łożysko oporowe. Stare łożysko nie nosiło śladów zużycia, no ale jeżeli yy, rozbieramy to i nie chcemy tam zaglądać przez najbliższy czas, no to warto od razu było wymienić, to nie kosztuje dużo. Tutaj uwaga, jeżeli kupujecie tego typu łożysko oporowe wałeczkowe, to ono składa się z elementów i osobno kupujecie bieżnie i osobno kupujecie koszyk z igiełkami. Oczywiście przy okazji możecie zobaczyć jak ta głowica jest zbudowana, jak działa. Tutaj jestem trochę zaskoczony tym rozwiązaniem, ponieważ siłę osiową przenosi łożysko kulkowe zwykłe. Owszem, jest to nakrętka zabezpieczająca, żeby to się nie rozkręcało. Ale mamy tutaj ślimak, który przypomina podczas swojej pracy, tak jakbyśmy wkręcali śrubę, czyli dosyć mocno naciska na to łożysko, albo ewentualnie ciągnie, w zależności w którą stronę pracujemy. No i jest nieco dziwne to, że takie małe łożysko musi te siły tutaj przenosić. Na szczęście akurat do tej głowicy jest udostępniony bardzo dokładny rysunek techniczny, montażowy. Właśnie znalazłem go na tym forum Denforda. Po prostu te głowice zostały już dawno wycofane z produkcji, dokumentacja miała zostać zniszczona i z tego co rozumiem jakiś pracownik to uratował i właśnie wrzucił na forum, dzięki czemu tacy ludzie jak ja mogą się jeszcze tym posiłkować. No i jest to bardzo przydatne, przynajmniej wiem co tutaj było grzebane, jakie są komponenty. W tym wypadku się wszystko zgadza wymiary śrub, rozmiary oringów, typy łożysk, kto akurat tutaj pasuje. No i właściwie na tym etapie mam tą głowicę. Na forum CNC Info tam prowadzę dyskusję odnośnie doboru silnika, który będzie tą głowicę napędzał. Zrobiłem tam mały eksperyment odnośnie zapotrzebowania na moment do blokowania tej głowicy. No a tu widzicie zasadę działania. W jedną stronę obracając kołem zębatym, głowica się odblokowuje, a następnie zmienia pozycję, a gdy zmieniamy kierunek obrotów, no to głowica się zazębia na tych trapezowych blokadach i faktycznie nie wymaga dużej siły, żeby utrzymywać swoją pozycję. A poprzednie filmy z tej serii wyświetlają ci się właśnie na miniaturkach, które możesz kliknąć. Trzymajcie się, na razie hej!